Jednym z największych aspektów dotyczących zaniżonego poczucia wartości jest temat krytyki. Może to być krytyka dotycząca tego, że krytykujemy kogoś innego, czy krytykujemy jakieś sytuacje czy świat. Może to być lęk przed krytyką, czyli boimy się, że ktoś nas skrytykuje, źle oceni. A może to być krytyk własny, we własnej głowie. Taki głos, który ciągle mówi, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, czy że zrobiliśmy coś źle. Ten krytyk własny w głowie bardzo przeszkadza w życiu, bo nie możemy z niczego być zadowoleni. Ten głos, który jest w głowie i ciągle nam powtarza, że coś jest źle, bez przerwy nas obserwuje. I cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze jest krytyczny komentarz. O, zobacz, jak źle wyglądasz. Tamta wygląda lepiej. O, to, co zrobiłaś w pracy, na pewno nie spodoba się szefowi. Na pewno jest niewystarczająco dobre. O, zobacz, tamta jest lepsza od ciebie w tym czy tamtym. I takich głosów, takich zdań mamy nieskończoną ilość. Jego celem jest jedno: skrytykować, podważyć, nie uznać. Najczęściej taki wewnętrzny głos bierze się z tego, że kiedyś dawno temu w dzieciństwie, kiedy nasza samoocena dopiero się kształtowała, mieliśmy kogoś takiego w otoczeniu, kto ciągle nas krytykował. Nie czuliśmy się wspierani, cokolwiek zrobiliśmy było niewystarczająco dobre, porównywani byliśmy do innych kolegów czy koleżanek, czy może siostry czy brata i przez to ciągle czuliśmy się odrzuceni. Z czasem, kiedy człowiek tak często i non-stop słyszy ten krytyczny głos pod swoim adresem, głos ten staje się własnym, wewnętrznym, zinternalizowanym głosem. I potem wychodzimy już z domu, czy jesteśmy dorośli, ale ten głos z nami cały czas jest, tak jakby nigdy nas nie opuścił. Jeśli masz takiego krytyka wewnętrznego w sobie, pozwól sobie pomyśleć o nim, skontaktować się, przypomnij sobie może jakąś sytuację, niedawną czy dawną, w którym ten głos się odezwał i krytykował cię za coś. Zacznij opukiwać punkt gamma, próbując sobie przypomnieć taką sytuację, czy poczuć ten krytyczny głos w głowie. I kiedy jesteś już w kontakcie z tym wewnętrznym krytykiem, zacznij opukiwać punkt karate i powtarzaj. Mimo że mam tego krytyka w głowie, krytykuje on wszystko, co tylko zrobię. Zawsze wszystko jest niewystarczająco dobre. To teraz akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo że mam tego krytyka w głowie, ciągle mnie obserwuje i wszystko w jego oczach jest zawsze źle. Zawsze mogłoby być dobrze, lepiej albo inaczej. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo że mam tego krytyka w głowie, on ciągle mnie obserwuje i krytykuje. Mówi mi, że wszystko, co robię, kim jestem, jest niewystarczająco dobre i wcale nie zasługuje na uznanie i pochwałę. Ten krytyk nigdy nie śpi. Zawsze czuwa i jest gotowy, aby mnie ocenić. To teraz akceptuję siebie i wszystko to, co czuję. I punkt brew. Ten krytyk w głowie. Nigdy nie jestem wystarczająco dobry. Ten głos zawsze mówi mi, że mogę być lepszy. Że to, co robię i to, kim jestem, nie jest takie wspaniałe, jakie mogłoby być. Ten krytyk ciągle mnie obserwuje i ciągle mi mówi, jaki jestem do niczego. Nie mogę go wyłączyć. On zawsze tam jest, nigdy nie śpi i czuwa. Czeka na pierwszą okazję, żeby tylko mi powiedzieć i udowodnić,
jaki jestem beznadziejny. Ten krytyk w mojej głowie, kto tak mocno krytykował mnie? Kiedyś, jeszcze kiedy byłem dzieckiem i życie było takie wspaniałe i radosne. Wszystko sprawiało radość i było ekscytujące. Ale był ktoś, kto nie cieszył się razem ze mną. Podcinano mi skrzydła. Wszystko było źle. A koleżanka Zuzia zawsze wszystko robiła lepiej. Było mi tak przykro. Czułem się wtedy taki odrzucony. I nabrałem takiego przekonania, że jestem nikim. Nikim ważnym. A wszystko, co robię, nie ma wartości. To, kim jestem, też nie ma wartości. I słyszałem to tak wiele razy, że głęboko w to uwierzyłem. I teraz mam tego krytyka w sobie, tego wiecznego towarzysza, który nigdy mnie nie opuszcza. Jest bardzo wierny i lojalny. I czuwa, żebym zawsze myślał o sobie źle. Tak mi przykro, że miałam taką osobę w życiu, która nie potrafiła się cieszyć tym, kim jestem i tym, co robię. Dla tej osoby zawsze wszystko było źle. Do dzisiaj jakaś część mnie czuje się odrzucona i smutna, że tak było. Uwalniam się teraz od tego smutku i akceptuję, że to nie moja wina. Zawsze byłem wspaniałym, cudownym dzieckiem, które cieszyło się ze wszystkiego, co zrobiło. Dla mnie wszystko było takie wspaniałe. Przykro mi, że ta osoba nie potrafiła tego ze mną dzielić. Ale przynajmniej wiem, że to nie moja wina. Ze mną zawsze wszystko było ok. To ta osoba nie wiedziała, jak inaczej się zachować. Ze mną wszystko było w porządku. Akceptuję, że jestem unikalną, niepowtarzalną osobą. Nie ma drugiej takiej na świecie jak ja. Akceptuję to, kim jestem. Uwalniam się od porównywania się z innymi, bo jestem potrzebny w świecie dokładnie taki, jaki jestem. Uwalniam się od tej potrzeby krytykowania się. To jest tylko stare echo przykrych doświadczeń. Uwalniam to z siebie. Uwalniam tą potrzebę krytykowania się. Uznaję, że to, kim jestem, jest wspaniałe. I że nie muszę niczego zmieniać, aby móc cieszyć się z tego, kim jestem i co robię. To, jaki jestem, jest potrzebne w świecie. Każdy z nas jest unikalny i na swój sposób potrzebny. Dlaczego miałbym to odrzucać i chcieć to zmienić? Akceptuję to, kim jestem. To wspaniale być sobą. Uwalniam resztki tej potrzeby krytykowania. Kiedyś uwierzyłem w tą krytykę i prawdę, jaką ona mi mówiła, a teraz już uwalniam się, to jest mi już niepotrzebne. Wybieram nowy sposób myślenia o sobie. Jestem wspaniały taki, jaki jestem. Uwalniam tą przykrość, że kiedyś ktoś się ze mną nie cieszył. I wybieram radość z tego, kim jestem. I weź głęboki oddech.